Kochani widzowie, dzisiaj zagramy w bardzo hardkorową, ekstremalną JENGA challenge, gdzie tu na każdym z tych... Nie patrz! Nie patrz! Klocków jest napisany składnik do ekstremalnego szejka, który wypije osoba, której ta wieża wypadnie. Pierwsze trzy żyny nie wchodzą w grę, no i musimy uważać, bo w momencie, kiedy ktoś nas specjalnie szturchnie, to osoba, która szturchnęła, pije. Trochę przeglądałem te klocuszki i ten jeden jest specjalny, bo na nim jest łapka w górę, którą musicie zostawić. O, zanim zaczniemy, jeszcze wbijajcie na nasze Instagramy oczywiście, bo tam są fajne insidy z odcinków. Dobra, lecisz pierwsza. Pierchania nożyce. O, wzięła tego od pana. A właśnie ja chciałem. To nie był ten. I składnik to pasata. O no nie. No i fajnie, bardzo. Co to jest? Już to jest Volkswagen. Nie wiem, jak zmielimy samochód, to musi być bardzo dobry. No właśnie. Dobra. Stary Passat Przemka Pro. To o to chodzi, żeby wyczuć. Dobra. Mordo, to było pierwszych czterech. Nie, jest git, jest git. O Boże. Wątróbka z dorsza. Smakowicie. Ja nie wiedziałem, że dorsz ma wątrobę. Patryk, szybciej spadnie najwyżej, Fausti. Sos rybny, lecimy tu, same ryby prawie. W takim przypadku, jak już Fausti wyciągnęła trochę tego klocucha, to już musi go wyciągnąć w 100%. Ale popukać można. Wideo recenzja. Felicje. O, zarąbiście. No i to zaczyna się dziać. Woda, dodałam wam coś fajne. O, będzie bardziej płynne, lecimy tu. O nie! Kupa? Kajmak! Co to jest kajmak? I to jeszcze otwarty. O nie, on powinien wyciągnąć. Co ty robisz? Dziękuję, dziękuję bardzo. Dobra, to idziemy robić szejka. Pierwsza tura. Dodaję troszeczkę pasaty, ale nie przesadzę z nią, bo przed nami jeszcze kilka rund. Wątróbka z dorsza. O taką, o tu. No tak, że ja bym nawet tego nie zjadła, jakby samego z opakowania. Dużo? Nie! Nie! Taki już! Ej, nie, no co, że to zrobione jest bardzo intensywny. Deliciosa. Pół delicja, pół do buzi. Co? Nie, to daj! Całą do buzi. O. U mnie to tylko woda gazowana, więc może być ciekawie. Słona gazowana. Ej, ja decyduję ile. No. Ej, nie chcę przegrać, naprawdę nie chcę przegrać. Dużo. Zabić smak tego gówna rybnego, bo jakiś debil wlał sos rybny. Widziałem już w głowie to, że ja tak... Ej, co na tym jest? Opla. Dobra, lecimy dalej. Tak. Wyjmuję klocek. O! Nie! Co? Nie wiem. Kupa nie gada? O Boże! Syrop czekoladowy. Będzie słodkie, rybne i słone. Wiesz co mnie martwi, że coraz bliżej my jesteśmy, a coraz mniej. Musztardo! Powiem wam, że się strasznie boję. Jaka... Żul! A, żur! Właśnie mnie to rozprawiło. Sok z żura. Ja nie wiem, czy to jest za bardzo fair, że ja jestem na samolotku. No, ale powiedz sobie, że jeżeli to przyjdziemy, to dotąd na pewno już odpadną. No. A jak nie, to mamy przerąbane. Ogórki szok. Ej, dobre, to jest dobre. Ja myślę, że jeszcze tak ze 3 rundy i dopiero walnie, bo to jeszcze jest za wcześnie. Sos czekoladowy. Musztarda. Wow, znowu kajmak. Tak, o dobrze, zabija smak. Uleci! Na Bartku. No, ja już mi tak poleci. Przestań. No nie wiem. Sos rybny znowu! Co? Co to jest? Sos czekoladowy. To jest taki, lejcon jakiś taki. Taki jak ketchup. Banato teraz, to jest ciasteczko miłości. A co to jest? Strasznie. To jest... Oj, żeby nie trysnął ci ogór. O, mówiłem. No nie, no to są ogórki. Nie tak dużo. Ale to jest taki utarty ogórek. Aż mnie ciarki przychodzą, jak słyszę, jak to bulgocze. I kajmak. Jak każdy się odsunął. Sos rybny, patrzcie, ile teraz wleje. Nie. Dobra. Okay. Dobra, lecimy dalej. Ale wszystko tu jest sztywniutkie. Flaka. To czemu nie pozwoliście? Mleko kokosowe. Tropikalnie się robi. Smaczny. Bartek, teraz ty. Tak myślałam, że tkniesz tego kloca, wiesz? Ja lubię dotykać te klocki. Bananek, bardzo fajnie. Jeżeli Gengar przesunie jęgę, to Gengar dzisiaj je. Nie, to jedzą właściciele. To Patryk. Czekaj, jeszcze się zastanowię, bo dotknąłem. Ej, Bartek, ale widzę w twoich oczach taki Holender. O, jednak się decyduje! Pomidorki to są. Pomidorki? Tak. Fajnie, nie było jeszcze takiego składu. Ruszyłem to! O Jezus, czuję, że to jest ten moment i nastała moja śmierć. Delicje znowu! A ja ogólnie nastał ten moment, w którym ja to spierniczę. Serio, ja to czuję. Pesto! Pesto! Przepraszam, Bartek, kocham cię, ale niech to już spadnie. Ej, cała się trzęsę, tak się boję tego jedzenia. Muszę iść pykać dzisiaj. Jak ja pobiegam, jak zażygam się. Nie chcę na to patrzeć, młody Borek. Fasola, proszę państwa. O Jezus. Ej, widzieliście, jak się zabujało? Dobra, mleko. Co to było? Kukułka. Dobra, myślę, żeby dodać mleka kokosowego troszkę więcej, bo mam wrażenie, że ono łagodzi. A ja teraz dodaję szczyptę. O nie, uciekaj, Hania! O nie! Doktor dodaje substancję X, delicję. No i moje, pesto! Uwaga! Łyżeczkę, nie ma co przesadzać, troszeczkę białeczka dodamy. Przyszedł Węgiel. Dobra, bo ja się za bardzo stresuję. Dawaj. Stresuj się więcej. Uuuu, byczku, twardy, nie? Stały, stały. Ale sztywny. O nie, no to jest ryzykowne. Mów. Śledź. O Boże, tak. Ej, mam pewien pomysł. Ja się boję, że Gengar zaraz stuknie. Ty ruszyłeś całą. Patryk. O. Ale to się giboli! Poczekajcie. Giboli. Ja walę. Nie, to jest zupełnie to zleci. Dobra, wywala się, już nie, zaczął, nie, już zleci. Zaczął! Przerąbane ogólnie. I teraz tak na szybko. Przestań. Nie mów do mnie teraz. Ale mam przerąbane. Czekaj, jeszcze mi położyć. Kajmak, przepraszam, tak się skupiłem, żeby mnie nie zwrócił uwagi. Boję się odłożyć, autentycznie czuję strach! Czekaj. Udało się! Ej, boję się, że Patryk to wyciągnie i ja wtedy jestem w dupie. Hania, ale ja zrobiłaś! Wiem, ja wiem. Ale to twoje, to się gibie cały czas, to się trzyma na takim kwadraciku! Tak. I to jest tak ciężkie, że w tej rundzie to pierdzielnie, jestem pewien! Od samego pukania już się cała trzęsie. Wiesz, że my mamy totalnie, przerąbane, jeżeli to przejdzie. Nie przejdzie. Tu jest wszystko tak twarde. Na to reset! Nie! Nie! Pokaż, nie. Który? Tutaj, komar leci, zobacz. Tutaj, patrz. Wyciągnąłeś? Nie, wątróbka. Yes! O Boże, no ja to... Dobra, kurde. Nie no, mówię wam teraz całkowicie szczerze, że to pierdyknie. Nie, gdzie? To jeszcze spokojnie dwie kolejki. Ale to dlatego, że te u góry się go ścisnęły. Jak popykasz w tą stronę, to wyjdzie. Spróbuj, bo on teraz musi przejść przez gorszy. Nie, dobra. Dobra, Wika, chyba uda nam się jednak. Chyba uda. U ciebie to był hardcore, a teraz jest taki totalny. Poczekajcie. Ej, wychodzi. Wychodzi, bo to trzeba go przepchnąć. To jest jak ciąża, pyku. Główkę widać. Fausti. Nie. Jeszcze centymetr i już będzie połowa, Fausti. No jeszcze trochę jednak. Zamilcz. Ja znalazłem ostatniego takiego łatwego. O, idzie, on idzie, wyszedł. Ja jak robię kupę? Zamiętasz klocek. Fausti, jak to ci się uda, to jesteś bezpieczna. Czy moglibyście, proszę, na razie nic nie mówić? Tak. Zdjąć klapka i go wyjąć. Ej, ale wpadł. Co? Mam klapkę. Myślałem, że użyję tego klapka na grzęcia. Pół i to wylatuje. Nie, słuchajcie, to nie wyjdzie. To dawaj z buta od razu. Ale zacięło się, ale już się zacięło. Ale ja raz ci się też zacięło. Ej, a ja powiem teraz niepopularną opinię. Spróbuj teraz w drugą stronę. Czekajcie, musisz się położyć. Żur. I położyłaś w najbezpieczniejszym miejscu. Nadszedł czas mojej śmierci. Bonjour. Nie, ty masz tego klocka, co ja chciałam wyjąć pierwszym razem. O ja, ej, to dojdzie do nas. Mleko kokosowe. Ej, kurde. Dziękuję ci, Fausti, że ty mi ułatwiłaś to. Oj, Bartek, chyba musisz przegrać, co? Nie ma ani jednego luźnego. Pominąłeś jeden rząd. Te klocki nie mają luzu. Pominąłeś jeden rząd, ten, w którym są trzy. No Fausti! Wrabiam się, obiecuję, wrabiam się, jeżeli za pomaganie. Dobra, tytnę go. Mocno. Ej, to jest najdłuższa gra w Jengę w moim życiu. Tak, moja też. Jest motywacja fest. Mamy to, proszę państwa, mamy to, patrz. Ja, zrobię bezpiecznie, ale nie oceniam tego, bo też bym tak zrobił. O kawior! Nagle nasza mikstura się stała wykwitna. Kawior! Hania się za głowę łapie. No. Jest! Wrzucam kawałek śledzia, może nawet... Ślejda. Już. Nie, dobra, bo... Tak, Hania, bo ty będziesz jadła. Już nie czuję się taki bezpieczny. O! Ja wrabiam Fausti. Stary, nie rób mi tego. W moim przypadku jest to mleczko kokosowe. Nie wrabiaj mnie. Fausti, proszę, daj mi spokój. Dwie dychy, Hania, proszę, jak to rozwalisz. Będziesz miała dużo białka i dwie dychy na plus. Dwie dychy. Bartek, chcesz wypić za dwie dychy? No. Nie! Tak. Nice. Jak mak! Proszę Państwa, to co się w tym momencie dzieje, to jest jakaś historia. Mam wrażenie, że pobiliśmy rekord wysokości tego jeździ. Nie! Co? Przez to, jaką karę mamy, to jest takie skupienie w tym momencie. Tak. Tam już jest 18 rzeczy. Ja mam luźkę. Patrz, co się dzieje. O Boże! Mam przerąbane. Oj, pulsacyjne. Powodzenia! Ale słuchajcie, jak byłam już tak odstrana, że sobie kartę wymianem przygotowałam, słuchajcie! Wiesz co masz? Nie przeczytałaś. Nie przeczytałam. Oj! Jakby teraz... Pomidorki. Bartek, nienawidzę cię, jesteś... Kurde, debilem. Czemu mi tak mówi? Ej, Patryk, chciałbym o tym porozmawiać z tobą. To było bardzo niemiłe w tym momencie. To wszystko pod wpływem emocji. Ej, a czy mogę sobie wziąć jakiś patyk? Nie! Mam za grubę. Mogę rusztowanie tu przynieść do jeźdź. Cicho, poczekajcie. A może stać oparte cały czas o ścianę? Nie ma szans, że do nas dojdzie Wika. Dojdzie pewnie. Bartuś to robi. Niech się zesra. O, jak się trzęsie się. Zesraj się. Patryk, jesteś bardzo niemiły w tej rundzie. Ale bo ja walczę o życie, stary. Tak jest! Cheetos! O cholera! Nie sądziłem, że się uda! Patrzcie, chciałbym, żeby każdy zobaczył, jak Patryk siadł Fausti na banie. Dziewczyna siedzi przerażona teraz, bo powiedział, że się zemści. Bo ona ma podwójnie przesrane, bo jak nie zostanie wrobiona, to jest następna i tak do wyciągania tego klocka. Ja bym tego, Patryk, nie robił. A jak nam siądzie ta jęga na banie, to ja myślę, że skończymy o wpół do drugiej w nocy. Ej, serio! Jest już ciemnawo, patrzcie. No, się ciemnia. Nie no, muszę to wyciągnąć. O, ja go dotykałem, ja ale... też go dotykałem. O nie, to jest ciężkie, bo jak wyciągniesz, to może być ten moment, kiedy walnie. Co jest grane? Ketchup. Jeżeli to postawię, to na pewno już nie piję na 100%. Jeżeli to postawię. Mówiłam tak w ostatniej rundzie. Nie. Ale klepnął, jak klepnął! Nie, niech będzie tak! Ja już do tego nie podchodzę! Ja stoję tu do końca gry! Nie chcę, żeby w ogóle w jakimś małym stopniu było na mnie. Ej, co ty masz za kartę, Fausti? No powiem. Jak dotyka każdy. Nie muszę tego pić! Nie muszę tego pić! Przyczyniłeś się do tego, poniekąd. Ja się nie cieszę z tego, że Fausti to robi, tylko że ja nie muszę tego robić. Nie dałbym ci naprawdę tej karty, tylko chciałem ci na psychę wejść, żeby był content. Jakby nie boję się tego smaku czy odruchów wymiotnych, ja się boję tego, co mnie w nocy będzie czekało na kiblu i jutro. Rzucam ci pomidorka. Dzięgar! Stop! Chcesz więcej? Stop! No, a może chcesz zabić. Oj, sama woda potem wleciała. Ja tego nie miksuję. Ale fajnie macie, co? Pewnie się cieszycie. Tak, bardzo. Żałuję, że nie mam karty wrobienia. W takich chwilach jak ta. Ej, naprawdę jestem przegrywem wszystkich challenge ostatnio. Tak, to prawda. Co jak to będzie dobre? To śmierdzi jak siurstruming w tym momencie. Siurstruming! Ej, wstaczy już! Ej, no to jest troszkę odlej. Nie budzisz tego całego. No, ale większość. Bardzo świeżo pachnie. Tak, jak truskawki z czekoladą. Jak truskawki latte. Dobra, piję. Tylko proszę nie obrzydzajcie mnie na to. Dobra, nie, tutaj. Gdzie bym śmiał obrzydzić? Ja nawet jestem... Na przykład maratończycy piją takie. Chyba nie. To co, ready? Tak. Dawaj, Fausti. Najgorsze jest to, że to jest ta presja, że ty musisz to wypić. Tak. Nie masz wyjścia, musisz to wypić. Nie mogę się przekonać. Gengaralkę nie obrzygaj. Ale się... Pamiętaj, że jajka tam nie ma na przykład. Dobra, słuchajcie, piję teraz. Chciałem powiedzieć, że korzystając z chwili... Bartek! No, jaki piękny zachód słońca. W kolorze tego soku już tak powiem. Do miski żygaj, błagam, nie nad podłogę. Ale jest coraz bliżej, bo już mam tak, że już usta dotykają szklanki, to się przechyla, ale się cofa, nie? go! Od razu połykaj! Ej, Wika, odsuń się! Czemu do szklanki? O nie! Gigar! O nie! Na głowę mu naszczyka! Lecimy dalej. Mówisz, że to super zdrowa. Nie, nie jest super. Jest swe zdrowe. Jest swe tak zdrowe. Dobre. I tak naprawdę pyszne. Myślę, że dla zdrowotności to by było bardzo dobre. Tak, jest zdrowe. Rocky Balboa no, takie wypił. Bardziej z tej, bo widać szklankę tylko. O, dobrze, dobrze. A połyka go teraz, nie myśl. Nie. Daj jej. Tak! Bije to. Ale mega. Mega gigały. Mega Fausti. Dobrze. Oj, to chwilowy, oj, to chwilowa niemoc tylko. Oj, tu poszło trochę. Od samego patrzenia skręca, nie? Gęgara nie. Patrzcie, wyzerowała! Przełki. Fausti, you're amazing. O Jezu! Co czujesz, że najbardziej się wybijało w tym smaku? Takie najbardziej... Ketchup i banan. O, no dobrze. I... Słone? No coś słonego, ale no nie wiem. Dobrze, kochani widzowie, kończymy ten odcinek, bo ja bardzo naprawdę chcę iść już do domku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Brawo. Jeżeli chcecie kolejną część Jengi, to zostawcie. Nie zostawiajcie! 80 000 łapek w górę! Nie, zostawcie łapkę dla Fausti po prostu. O, tak. Tego, tamtego wcześniejszego, to się wytnie. Ja się nie chcę zobowiązywać do żadnego. Wbijajcie na nasze Instagramy, bo jak Faustyna się wymiotuje później, to nagramy oczywiście i wrzucimy na Instagram story. Tam, tak? Się pojawiają, cyk. Tyle, do zobaczenia następnym razem koło 17.